Cześć, dzień dobry. Z tej strony Jana z Zielonego Detoksu. Witam Cię bardzo serdecznie w serii o różnych częściach ciała. Dzisiaj opowiem Ci o pachach, a właściwie o tym, co tu się znajduje, czyli o węzłach chłonnych i o tym, jakich antyperspirantów, jakich dezodorantów używać, żeby to było najlepsze dla naszego ciała. Pamiętajcie o tym, że jeżeli macie takie deostyki chemiczne, to one są świetne, naprawdę są skuteczne, ale zatykają pory. Wiecie, do czego są pory? Do wydalania toksyn. Pamiętacie, mówiliśmy sobie o wątrobie, o nerkach i o skórze jako o takich filtrach organizmu, które wydalają z naszego ciała rzeczy, które nam szkodzą. Nie mówię tylko o konserwantach, ale w naszym własnym organizmie też produkują się toksyny podczas przemiany materii chociażby, czyli podczas trawienia czy trawienia produktów, które dostarczyliśmy naszego organizmu wraz z pożywieniem, czy podczas pracy mięśni, czy innych organów, pojawiają się rzeczy, które są dla nas toksyczne i organizm chce się tego pozbyć. Dlatego na przykład amoniak jest usuwany wraz z moczem w jakiejś takiej bardziej przyjaznej formie. Przez pachy, przez pot też są usuwane produkty przemiany materii. I niestety, zatykając pory tutaj pod pachami, czyli w miejscu, gdzie dużo tego potu się produkuje, dużo toksyn jest uwalnianych, te toksyny zostaną w naszym organizmie. I co się z nimi stanie? Zobaczcie. Ogniskują się w piersiach. I bardzo, bardzo dużo jest teraz problemów z torbielami i z nowotworami piersi. Dlatego między innymi, że właśnie te antyperspiranty są teraz w bardzo intensywnym użyciu. Jak sobie z tym poradzić? Jest na internecie mnóstwo różnych przepisów z sodą czyszczoną, z olejem kokosowym. U mnie to się nie sprawdziło. Ja cały czas czułam ten zapach potu, który mnie bardzo irytował. To, co się u mnie sprawdziło, to pamiętajcie, w zależności od tego, jak czysty macie układ limfatyczny, pot będzie miał różny zapach. Jeżeli jeszcze nie jesteście bardzo dobrze oczyszczeni, to zanim użycie antyperspirant, już po myciu, użyjcie jednej z dwóch rzeczy. Ja tu z prawej strony mam ocet jabłkowy, a tu z lewej mam srebro koloidalne. I to po prostu nalewacie na wacik i przecieracie tym pachy, dlatego że to będzie miało działanie antybakteryjne, antyseptyczne i ten zapach świeżości utrzyma się na dłużej. Tak? Czyli albo ocet jabłkowy rozcieńczony, albo srebro koloidalne. W zależności od osoby różne rzeczy będą działały bardziej. I co czego ja używam później? Mam taki aloes w sztywcie. I na ten aloes nakładam, a później mam mikrohydrynę. Nie wiem, czy kojarzycie, w Korelu jest taka mikrohydryna w kapsułkach. Ona też jest w formie takiego proszku z sodą oczyszczoną. Mikrohydryna jest dlatego fajna, że zmienia środowisko i bakterie się słabiej rozwijają. I tego efektu nie będziecie mieli przy użyciu samej sody oczyszczonej. Czy może tak nie? Soda oczyszczona zmienia pH na bardziej zasadowe. Tutaj też jest soda oczyszczona, ale oprócz sody oczyszczonej jest jeszcze mikrohydryna i to działanie będzie intensywniejsze. I to, co tutaj jest jeszcze fajne, to jest to, że jest aloes i są olejki aromatyczne, także to po prostu pachnie delikatnie miętowo. Zwykle w Koralu ludzie tego używają do mycia zębów, do nakładania na zęby i dziąsła, ale u mnie to się bardzo fajnie sprawdza właśnie jako dezodorant. Na aloes w sztywcie nakładam, po prostu wysypuję troszeczkę tego. Tutaj u mnie jest już trochę zbrylony, ale zwykle zaraz po otwarciu to jest po prostu biały proszek i tym proszkiem smaruję sobie pachy i naprawdę to długo, długo wytrzymuje. To, czego możecie użyć zamiast sztyftu z aloesu, to jest taki żel właśnie w srebrze. Słuchajcie, ja mam rzeczy z Korala, więc pokazuję Wam to, co mam, ale jeżeli znajdziecie gdzieś jakieś odpowiedniki, to śmiało. Ważne, żeby ten składnik aktywny tam był. Tyle, jeżeli chodzi o to, co u mnie zadziałało jako antyperspirant. Bardzo fajnie się to sprawdza, właściwie nie szukam już lepszych alternatyw, ale jeżeli macie jakiś super przepis, dajcie koniecznie znać w komentarzach, chętnie zerknę, czego Wy używacie. Dzięki serdeczne i do zobaczenia w następnym wideo. A następne wideo będzie o sercu i o układzie krwionośnym. Ale to będzie temat.